Razem możemy znowu czytać, zastanawiać się nad znaczeniem tych doświadczeń, które były udziałem proroka Daniela. Bo prorok miał nie tylko widzenia. Prorok również czytał proroctwa innych proroków i starał się dostosować do Bożej woli wyrażonej przez swoich poprzedników. Proroctwa zawarte w 9 rozdziale Księgi Daniela, proroctwo w zasadzie w liczbie pojedynczej powinienem je określić, jest jedynym w swoim rodzaju w całym Piśmie Świętym. Na temat mającego nadejść Mesjasza w Starym Testamencie, tych proroc o tym czasie mówimy, Mesjasza jako tego sługi Pana, który będzie cierpiał, który odkupi, który odda swoje życie. W Starym Testamencie było około 300, niektórzy doliczyli się 330. Wszystko było powiedziane na temat jego urodzenia, jego pochodzenia, jego matki, miejscowości, gdzie będzie urodzony, że będzie musiał umykać do Egiptu, ażeby zachować życie już jako niemowlę. Oczywiście czynili to jego rodzice, na temat jego działalności, ale nigdzie do czasu proroctwa, które Daniel odnotował w 9 rozdziale swojej księgi, nie było proroctwa, kiedy przyjdzie Mesjasz. Wszystko o nim, ale nic na temat czasu jego pojawienia się. Dlatego ten 9 rozdział jest jedynym w swoim rodzaju w całym Piśmie Świętym. A więc kiedy przyjdzie Mesjasz? Proroctwo, które będziemy rozważali, jest najbardziej zdumiewające, najbardziej radosne, powiedziałbym najbardziej konkretne. Bo jeżeli wiesz, że On przyjdzie i czekasz na Niego już 1000, 2000, 3000, 4000 lat, to zaczynasz wątpić, czy On w ogóle przyjdzie. My wiemy o powtórnym przyjściu Chrystusa i znam wielu chrześcijan, którzy, gdy wyczytali to z Pisma Świętego, przeczytali tekst, że dnia i godziny nikt nie wie. Ale pamiętam w 61, 2, 3 roku, że wielu mówiło, to nie potrwa dłużej jak 5 lat i Chrystus się pojawi. Przed sobą mamy dość obszerny materiał do przeczytania, a pewne jego części do przestudiowania. Z dużą uwagą będziemy starali się wczytywać w treść 9 rozdziału, wobec tego nie tracąc czasu. Przejdźmy już do czytania od 1 wiersza. W 1 roku Dariusza, syna Ahaszferosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w 1 roku jego panowania, ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Dariusza Meda już znamy, prawda? Tu mamy trochę więcej szczegółów o nim. Jedno takie pytanie, które może się pojawić, to to, że Dariusz został królem państwa chaldejskiego. Chaldejczycy to Babilończycy. On był przecież Medem i nie był królem Babilonu. Babilon wtedy upadł.
Ale Daniel zaznacza, że to było na tym terenie. Dariusz nie jest królem nad całą połacią tych terytoriów, którymi włada koalicja medoperska i której to koalicji głównym dowodzącym i głównym królem był Cyrus. On był tutaj w Chaldei, tutaj właśnie w rejonie Babilonu. W pierwszym roku jego panowania, kiedy Dariusz przejął panowanie na terenach babilońskich? W noc upadku, w czasie upadku Babilonu. To było w 539 roku. Niektórzy historycy jak gdyby datują to nieco wcześniej, nieco później, 538 rok. Zostawmy to historykom. Jedno jest pewne, to są te lata 539-538. I wtedy właśnie Daniel, który sam jest prorokiem, który sam czeka chyba na dokończenie wykładu Gabriela, a to już, jak rano mówiłem, minęło 13 lat. Czyta innych proroków, czyta Jeremiasza konkretnie i czyta te miejsca, gdzie Jeremiasz zapowiadał, że Jerozolima będzie i Judejczycy będą w niewoli przez 70 lat. Gdzie w księdze Jeremiasza i kiedy takie zapisy zostały wprowadzone przez proroka? Według Jeremiasza 25 rozdziału, wiersza pierwszego, a później od 11 do 14, dowiadujemy się, że w czwartym roku panowania Jojakima, króla judzkiego. W tym samym roku, jak wiemy z księgi Daniela pierwszego rozdziału i wiersza pierwszego, Daniel i jego trzej przyjaciele zostali uprowadzeni do Babilonu. To był pierwszy rok Nebukadnezara zarazem. Niektóre teksty biblijne podają nam, że to był piąty rok Jojakima, niektóre, że czwarty rok Jojakima. To w zależności od tego, jakim kalendarzem się posługiwano w danym czasie, czy rok, Anglicy to mówią accession year, rok wstąpienia na tron już był liczony jako pełny rok panowania, czy pełny rok panowania liczył się od nowego roku, ale pełnego według kalendarza danego narodu. Drugi raz prorok Jeremiasz w 597, aha, i to było w 605 roku naszej ery konkretnie, czwarty rok Jojakima, pierwszy rok Nebukadnezara. W 29 rozdziale proroctwa Jeremiasza, to było w roku drugiego najazdu Nebukadnezara i zabrania króla Jehoniasza do niewoli, prorok Jeremiasz powtarza znowu to samo, co w 605 roku powiedział. Jerozolima będzie ujarzmiona przez 70 lat. I jeszcze raz, ten sam okres jest odnotowany w Piśmie Świętym, w drugiej księdze Kronik, w 36 rozdziale i w wierszach 20 i 21. To jest po trzecim najeździe Nebukadnezara, kiedy Sedekiasz został zabrany do niewoli. Niezmiennie ten okres 70 lat powtarza się w 605 roku, w 597 i w 586 przed naszą erą. A więc tutaj poselstwo Boże było bardzo wyraźne. Do tego zresztą dojdziemy. Zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Pamiętacie, gdy mówiliśmy o zasadach, którymi my możemy prześledzić, czytając ten proces, kierował się Bóg, podając te proroctwa,
i w jakim celu podawał proroctwa? Niektórzy uważali po to, żebyśmy dowiedzieli się o przyszłości. Tak, to był jeden z celów, ale daleko, daleko z tyłu. Pierwszy, żeby przekonać człowieka, że Bóg istnieje. Bóg, który zna przyszłość. Aby uwiarygodnić proroka, Słowo Boże. I po to również, aby człowiek, który dowiaduje się o przyszłości, mógł się na tę przyszłość przygotować. I tutaj mamy wspaniały przykład Daniela, który przygotowuje się na przyszłość zapowiadaną przez proroka Jeremiasza. Jesteśmy w 539 albo w 538 roku. Najazd pierwszy jest rok 605 i pierwszy wyrok Boga wtedy, że to będzie trwało 70 lat. Dołóżmy, a w Starym Testamencie to tak opacznie trzeba, odejmijmy od 605 roku 70 lat. Który rok otrzymamy? Proszę. Tak. Czyżbym ja ogłuch, albo wy po prostu tak nieśmiało mówili? 536 rok. Mamy 539 albo 8. Ile zostało lat do czasu, gdy skończy się proroctwo o 70 latach niewoli? Dwa i pół, trzy lata. W najlepszym przypadku. Jednym z celów proroctwa jest to, aby dać nam możliwość przygotowania się na warunki, które nastąpią, gdy proroctwo się spełni. Daniel jest tego świadomy. I popatrzmy, jak reaguje. Zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić i błagać w poście, we włosienicy, w popiele. Dlaczego? Dlaczego taki minorowy stan i podejście samego proroka? Daniel znał przyczyny uprowadzenia narodu do niewoli babilońskiej, znał przyczyny zniszczenia świątyni, zniszczenia miasta. Powodem był grzech. Powodem była buta narodu. Powodem było zerwanie przymierza i nakładanie masek, że nic się nie stało, że jest wszystko w porządku. Prorok to wszystko wiedział. Prorok wiedział, że kto wyznaje grzech i opuszcza grzech, ten dostępuje miłosierdzia. Z postawy Daniela możemy wywnioskować, że mijał czas, mijały godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata. Ale w sercach ludzi nic się nie działo. Zostało dwa lata jeszcze, zgodnie z zapowiedzią Boga przez proroka Jeremiasza. W jakim stanie Bóg nas tutaj w tej chwili przyjmie? Jak nas potraktuje? Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, i mówiłem: ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw i nie słuchaliśmy Twoich sług proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. Zachwyca mnie postawa Daniela w tym miejscu i w tej sytuacji. Poznaliśmy Daniela poprzez pierwszy rozdział, drugi rozdział, czwarty rozdział, piąty rozdział, szósty rozdział. Nawet Dariusz Med powiedział: Bóg, któremu ty ustawicznie służysz. Młodzieniec 18-letni, który postanawia, że zostanie wierny Bogu w tych nowych warunkach w niewoli.
Ilu to młodych ludzi czeka na to, żeby mieć 18 lat, dowód osobisty, klucz do mieszkania, mamo, klucz do samochodu. Ja mam 18 lat, ja jestem pełnoletni. A niektórzy umykają z domu i mówią, teraz zażywamy dopiero wolności. Ktoś powiedział, że to jest takie zażywanie wolności, jak zażywa pies wrzucony do studni. Chcesz wolności? Masz wolność. Ale pamiętaj, że na śniadanie trzeba zapracować, skarpety trzeba uprać, wszystko, co mama robiła, o to trzeba zadbać. Daniel jest szlachetny. Od młodości, a teraz Daniel już ma 88 lat. To już nie jest młodzieniec. To już jest poważny, starszy człowiek, który powiedzielibyśmy stoi nad grobem i wie, że całe życie zawdzięcza swojemu Bogu. Jak my się zachowujemy, jak ja, jak ty się zachowujesz w takiej sytuacji? Wyobraź sobie, że należysz do narodu albo do kościoła, który popełnia cały szereg błędów i ty cierpisz za to. Ciebie do niewoli pierwszego biorą, tobie dokuczają. Panie Boże, i ty nie grzmisz? Ja niewinny cierpię, a oni? Panie Boże, królowie i książęta i całe pospólstwo, wszyscy zgrzeszyli, a ja cierpię. Już tutaj w tej niewoli 68 lat. Ale to nie Daniel. Nikt, kto jest blisko Boga, w takich sytuacjach tak się nie zachowuje. Daniel był blisko Boga i mówi, zgrzeszyliśmy. Myśmy zawinili. My postępowaliśmy bezbożnie. To jest prawdziwe dziecko Boga. To jest prawdziwy członek społeczności, która upadła, zgrzeszyła, którą Bóg miłuje. Dał jej 70 lat takiej specjalnej szkoły, aby ocknęli się i wrócili do niego i okazuje się, nikt nie ma ochoty wracać, a Daniel, który to rozumie, nie wyrywa się, mówi, Boże, ja ich zostawiam. Widzisz mnie? Ja już jestem 2 kilometry z przodu. Nie, nie. Iluż to takich reformatorów kościołów, w tym kościoła naszego, adwentystycznego, spotykamy, którzy są gotowi obrzucić wszystkich wszystkim. Ale oni są niewinni, oni są święci. A jeżeli ktoś ma coś do uregulowania, to oni, nie ja. U ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Niech ta myśl nas nigdy, drodzy, nigdy nie opuszcza. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, nie im. To oni mają się nawrócić. Nam, bo ja jestem częścią tego narodu. Ktoś kiedyś powiedział, że szuka kościoła, ale idealnego. I ktoś mu powiedział, takiego kościoła nie ma. Na tej ziemi są tylko grzeszni ludzie, którzy z łaski Bożej zmagają się z grzechem, ufają Bogu i On ich ratuje. Mówi, a gdybyś nawet znalazł cudowny, idealny kościół, zbór i przyłączył się do niego, to od tej pory on już nie będzie idealny. Rozumiemy to? To jest bardzo ważne. Żartobliwie w tej samej tonacji pewien prawie 60-latek, który był samotny, rozmawia z przyjacielem i mówi, słuchaj, na co ty czekasz? Nie zawsze. Mówi,
ja chciałbym się ożenić, ale ja szukam idealnej żony. I nie znalazłem. Naprawdę nie znalazłeś? Raz znalazłem jedną. No to czemuś się nie ożenił? Bo ona też ideału szukała. Przestańmy o sobie tak dobrze myśleć. Miast okularów, które pomagają mi was dobrze widzieć, powinniśmy sobie lustra postawić przed sobą. Popatrzeć na samych siebie. Daniel to rozumiał. I Daniel wiedział, że jest się czego wstydzić. Myśmy zgrzeszyli przeciwko tobie. I wiersz 9. U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie. Gdy zobaczysz, że w twoim życiu wszystko się wali, że w życiu społeczności, do której należysz, wszystko jest w poprzek, wszystko na opak. Przypomnij sobie, gdzie ostatni raz widziałeś światło i wracaj tam czym prędzej. Tam dojdziesz do siebie. Tam zrozumiesz siebie i zrozumiesz Boga przebaczającego. Przebaczającego buntownikom. Bo my przeciwko Bogu buntujemy się. Nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi. I teraz bardzo ważny tekst 11. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu, dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Niektórzy powiadają, w Piśmie Świętym, jeżeli chodzi o prawo, o zakon, jest tylko jeden. Gdziekolwiek czytamy prawo, to jest tylko. Dla jednych to jest 10 przykazań, dla innych to są ceremonie świątynne, jakieś inne przepisy zdrowotne i tak dalej. To nieprawda. Czytajmy uważnie Pismo Święte i zobaczymy, że pojęcie prawa jest pojęcie prawa jako takiego, ale są też działy życia naszego, zachowania naszego i zakon, który zostaje przekroczony przez nas, to jest przede wszystkim Boża wola. Boży charakter wyrażony w dekalogu. A to ten zakon Mojżesza, to było to, co Mojżesz spisał. W ramach tego było to przymierze, które określało, jakie błogosławieństwa będą udziałem wiernych i jakie klątwy dotkną tych, którzy z wierności zrezygnują. Przeto spełnił swoje słowo, które przepowiedział przeciwko nam, naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jerozolimie. To był szok dla wszystkich narodów. To był szok dla kapłanów. To był szok dla wszystkich poza prorokami. Prorocy, którzy z ramienia Bożego otrzymywali wizję, oni byli tymi Nevi'im, oni byli tymi widzącymi. Oni płakali, oni narzekali, oni szukali ratunku. Wszyscy inni uważali, Kościół Boży, Kościół Boży, Kościół Boży jest. Dopóki jest Kościół i ja w tym Kościele, to jest wszystko w porządku, bo miłuje Kościół. Tak, Bóg miłuje Kościół i miłuje każdego syna Adama i Ewy. Każdego grzesznika. Niezależnie od tego, nawet czy jest chrześcijaninem, czy Żydem, czy muzułmaninem, czy hinduistą, czy buddystą, kimkolwiek jest. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, tego samego Boga. A jako chrześcijanie lud przymierza w Nowym Testamencie. Mamy przywilej współpracy z Bogiem nad pozyskaniem tych ludzi i ukazaniem im piękna Jego charakteru, a że my nie możemy Go sprowadzić na ziemię, to On ten charakter wszczepia nam. To na nas patrząc ci ludzie mają Go poznać. Spełnił swoje słowo wierny Bóg.
To był ten sąd Boży nad Izraelem, który według Księgi Kronik i drugiej Kronik i drugiej Królewskiej był jedynym zabiegiem, który mógł uratować tych, którzy chcieli być uratowani. Bo w warunkach judzkich i istnienia świątyni i pałaców jeruzalemskich nie było warunków uratowania. Trzeba było to robić tam na wygnaniu. Jak napisano w Zakonie Mojżesza, spadło na nas wielkie nieszczęście. My jednak nie ubłagaliśmy Pana, Boga naszego, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Nie ubłagaliśmy Pana Boga naszego, jakim sposobem? Już o tym mówiliśmy. Kto wyznaje i opuszcza. Pamiętacie, że tę samą radę dał Daniel Nebukadnezarowi, który miał ten sen o ściętym drzewie? Tę samą radę. My możemy udzielać rad, często tak jest, bardzo często. Ja u siebie to widzę. Łatwo jest radzić, ale gdy przychodzi taka trudna, jakaś podbramkowa sytuacja, to jakoś, nie wiem, przecież nie zapominam tej rady, że ona jest i o Bożej miłości, a jakoś tak ociężale do tego podchodzimy. Księga Daniela proroka to nie tylko księga proroctw, to księga postaw dzieci Bożych wiernych i dzieci Bożych, które upadły. I wiary, która dodaje skrzydeł. Sprawiedliwy jest Pan Bóg nasz we wszystkich swoich dziełach, których dokonał. Tu nie ma pytania, dlaczego, Boże? Dlaczego to na nas wszystko przyszło? Nie. Tu jest pytanie raczej, dlaczego, Boże, Ty nas dalej kochasz? Dlaczego Ty jeszcze o nas się troszczysz? Dlaczego o nas myślisz, podczas gdy my nie słuchamy Twojego głosu? W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, apostoł Paweł napisał tak o wierności Bożej. Wierna to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też królować będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim żyć będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostanie wierny, albowiem samego siebie zaprzeć nie może. A więc jeżeli odpychasz Boga i nie chcesz, On jest wierny, dałem Ci wolną wolę, masz prawo tak zadecydować i wycofuję się. Nie będę nachalny, nie będę więcej na Ciebie naciskał. Ale pamiętaj, że w swojej niewierności masz drogę jednokierunkową, drogę donikąd. A ja Ci nie mogę pomóc, bo moja wierność mi na to nie pozwala. Ja takim pozostaję. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej, i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj. Zgrzeszyliśmy. Bezbożnie postąpiliśmy. O Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokoło nas. Kiedy ostatnio modliliśmy się taką modlitwą? Boże, dziękuję Ci za te wszystkie trudności, doświadczenia, bo to jest słuszne, to jest sprawiedliwe. Ty w ten sposób uczysz mnie swojej sprawiedliwości. Ale tu powołuję się na wyjście z Egiptu. Dla Izraelitów, w całym Piśmie Świętym, gdy czytamy, w Starym Testamencie,
to odniesienie do wyzwolenia z niewoli egipskiej było takim kołem ratunkowym. Jeżeli Bóg potrafił nas stamtąd wyzwolić, to Bóg wszystko może. To Bóg nas kocha. Jeżeli zbuntowaliśmy się nawet na pustyni, a On nas 40 lat, ale prowadził i znosił i błogosławił, to nie ma rzeczy niemożliwych, których by nie uczynił dla swojego narodu. Wysłuchaj, Boże, modlitwy Twojego sługi, jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, o Panie. Zwróciliście uwagę na to, jak Daniel mówi o sobie i mówi o sobie w trzeciej osobie. O sobie w trzeciej osobie. Co za zbitka fonetyczna. Wysłuchaj, Boże, nasz modlitwy Twojego sługi. Kto to jest, co się modli i prosi o wysłuchanie tej modlitwy? Daniel. Ale on wie, że jest Bożym sługą. Może nie doskonałym, może nie takim, jak Bóg by chciał, ale chce mu służyć. Nieraz spotykając takie wypowiedzi w trzeciej osobie, jak gdyby o kimś w Piśmie Świętym, podczas gdy chodzi o osobę mówiącą czy piszącą, staje się kamieniem obrazy i gubimy się w tekście. I mówimy zaraz, Daniel przecież w pierwszych 6 rozdziałach mówił o Danielu w trzeciej osobie. A więc jak mógł pisać o sobie? Tutaj mamy dowód tego. I takich myśli mamy w Piśmie Świętym wiele. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha, usłysz. Ponad 150 lat wcześniej żył na tej ziemi prorok Izajasz, który napisał: ucho Pańskie nie jest zatulone, aby nie mogło wysłuchać. Co jest przeszkodą, że Pan nie może wysłuchać? Grzechy wasze. Postawiliście mur między sobą a mną i Daniel to doskonale rozumie. I mówi: Boże, uczyń to ze względu na samego siebie, Panie. Nie ze względu na nas. My jesteśmy niegodni. My nie jesteśmy warci czegokolwiek. Nakłoń, Boże mój, ucha swojego i usłysz. Otwórz oczy, spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Ile cudownych obietnic mamy tutaj w tej modlitwie wymienionych. Jakim jest Bóg, do którego przystępujemy i mamy prawo do Niego przyjść. I On nas do tego zachęca. Panie, usłysz, odpuść, dostrzeż, uczyń, nie zwlekaj, nie wzlekaj przez wzgląd na siebie. Mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. I gdy jeszcze mówiłem i modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, i zanosiłem moje błagania przed obliczem Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga. Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Bardzo ciekawe. Daniel zwraca uwagę, a minęło 13 około lat. Od 550 roku, to był trzeci rok Belsazara, do pierwszego roku Dariusza Meda. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. I teraz mamy takie małe skrzyżowanie pojęciowe. Jasne zrozumienie czego? Że wam wybaczyłem i że was przyjmę?
że proroctwo o 70 latach się wypełni, że nic się nie stało i tak, niezależnie od tego, co byście robili, to i tak 70 lat minęło, a więc to automatycznie działa. Samo przez się. Co Daniel miał zrozumieć? Dlaczego Daniel zwraca uwagę, gdy zauważył Gabriela, że to jest ten sam Gabriel, którego widział w poprzednim widzeniu? Jak oni się rozstali, pamiętacie? Daniel nie rozumiał czegoś, a Gabriel mu tego nie wyjaśnił. Daniel dalej główkował i mówi: martwiłem się, nawet zachorowałem, ale nie było nikogo, kto by mi to wyjaśnił. I teraz pojawia się Gabriel. Jaka tajemnica towarzyszyła Danielowi przez te wszystkie lata? Niektórzy mówią: proroctwo Jeremiasza. Nie. W pierwszym wierszu czytaliśmy i drugim, że Daniel zrozumiał to proroctwo Jeremiasza. Tam nie było zagadek. Był tylko problem, czy naród jest gotowy przyjąć Boże przebaczenie, czy naród jest gotowy wyjść z niewoli. Przypomnijmy sobie te dwa określenia, o których mówiliśmy już rano. Hazon, kartkówka bez kartek. Co to słowo oznacza? Proszę. Całość widzenia. To drugie, jak brzmi? Mare. I co oznacza? Część, pewien kadr z widzenia. Daniel nie rozumiał czego? Mare czy hazom? Tu was złapałem. Tak, jednego i drugiego. Bo skoro nie zrozumiał jednego elementu, o tym mówiliśmy rano, to nie rozumiał całości. Nie rozumiał ani jednego, ani drugiego. Ale kluczem do zrozumienia hazon było zrozumienie mare. I teraz przychodzi Gabriel i mówi: teraz przyszedłem dać ci jasne zrozumienie. To był balsam. Takie słowa po tym poście 13-letnim to było coś cudownego. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenie. Jakie widzenie? Mare. Specjalnie kolorowałem, zgodnie z tekstem oryginalnym. Zrozum mare. Końcówka 8 rozdziału dla porównania, ażebyśmy nie musieli domyślać się, jak tam było. A widzenie, czyli mare, o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą. Ale ty zapieczętuj to widzenie, hazon, całość, bo spełni się po wielu dniach. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni, potem wstałem i sprawowałem służbę u króla, byłem jednak zaniepokojony mare i nie rozumiałem go. Inne przekłady mówią: nie było nikogo, kto by mi to wytłumaczył. Widocznie Daniel szukał. Być może u pastorów, kaznodziejów, nie wiem, kogo tam miał do dyspozycji, kapłanów, u rabina. Nie było takiego. To mógł wyjaśnić tylko Bóg. I Gabriel przychodzi i mówi: zrozum teraz to mare. Tę planszę widzieliśmy już rano. Widzenie to jest prawda. A więc chodzi o mare związane z 2300 wieczorami i porankami. Tutaj możemy zwrócić uwagę na fakt, że pomiędzy 8 a 9 rozdziale jawią nam się takie klamry, takie połączenia, zupełnie naturalne. Pierwszą taką klamrą
moglibyśmy powiedzieć, to jest Gabriel, prawda? I Daniel nam mówi, ja go widziałem wtedy i teraz znowu go zauważyłem. Drugą taką klamrą to było Mare. Tam było zagadką, tutaj mówi, że Mare przyszedł mi objaśnić. Inne jeszcze te powiązania, inne klamry tych rozdziałów 8 i 9. 8 rozdział mamy po lewej stronie, w 9 rozdziale jawi nam się. Gabrielu wyjaśni mu to widzenie, nie dokończył i teraz przychodzi. Mówi, to jest ten, którego przedtem oglądał w widzeniu. Gabriel się nie postarzał, Daniel chyba tak. Bo różnica pomiędzy 75 rokiem a 88 to jest znacząca w życiu człowieka. Gabriel był ten sam. Nie było problemu z rozpoznaniem go. Widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. Omawiane widzenie dotyczyło 2000 czystów wieczorów i poranków. Tutaj mamy nowy aspekt czasowy w 9 rozdziale, który się pojawi. 70 tygodni. Tegośmy jeszcze nie mieli w Księdze Daniela. Czy to ma jakikolwiek związek z okresem 2300 wieczorów i poranków? Zobaczymy. Daniel zaniepokojony i nie rozumiał tego widzenia, a tutaj mówi, uważaj na słowo i zrozum to widzenie. Przyłóż serce do tego. 70 tygodni, to jest wiersz 24, wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu. Czy pamiętamy jakieś proroctwo w Starym Testamencie, które by wyznaczało jakiś okres czasu dla jakiegokolwiek narodu? Przez Boga, proszę? 70 lat, tak, to było to, cośmy omawiali. Dziękuję za przypomnienie. Jakiś inny, ale to dotyczyło też Izraela, prawda? Aha. W czasach Abrahama patriarcha otrzymuje obietnicę, że to będzie ziemia, którą posiądzie jego potomstwo. Ale Bóg zaraz zastrzega, ale nie teraz. Na razie tu mieszkają te amorejskie narody. I mieszkać tu będą jeszcze jak długo? A wtedy, gdy się dopełni ich nieprawość, zajmiecie ich miejsce. Tutaj naród izraelski otrzymuje nie 400, tylko 490 lat. 70 tygodni. Zresztą do tego wyliczenia zaraz dojdziemy. Ewangelia Łukasza mówi nam o tym, jak się dopełnił ten okres 70 lat, to znaczy już się dopełniał, bo to był ostatni tydzień. To Chrystus powiedział, dom wasz zostanie wam pusty. Izrael, tak jak narody amorejskie, nie zdał egzaminu w tym względzie. Na co te 70 lat zostało przeznaczone? Aż dopełni się zbrodnia. Obok wypisałem teksty, które nam mówią, o jaką zbrodnię chodzi. Tak jak zabijani byli prorocy, tak Mesjasz miał być zabity. I mówi, w ten sposób dopełnicie zbrodni i miary waszych ojców. Przypieczętowany będzie grzech. Inaczej wolny przekład oddaje nam to. Grzech okaże się być grzechem. Grzech udowodni, że zapłatą za niego jest śmierć, że nie ma innego wyjścia. I tutaj Baranek Boży odda swoje życie, aby grzech, który nas niszczy i zniszczyłby bezpowrotnie i doprowadził do wtórej śmierci, zostanie zdjęty, ale on okaże się być grzechem. Ta cena w pełni przez
Baranka Bożego będzie zapłacona. Będzie zmazana wina. Ciekawy obraz tego mamy w Księdze Zachariasza w 3 rozdziale. Pamiętacie ten obraz, kiedy kapłan w plugawej szacie stoi i później ta zmiana szaty, zmiana ubioru, zmiana czapki nawet symbolizującej jako kapłana tę świętość, która Panu należała. To wszystko otrzymuje nowe. I później w dalszym ciągu, w tym 3 rozdziale jest powiedziane, to jest możliwe tylko dzięki temu, że pojawi się kamień. Kamień, na którym będzie 7 oczu. I wtedy wina tej ziemi w jednym czasie zostanie zlikwidowana. To jest śmierć Mesjasza. W liście do Rzymian Paweł o tym pisze. W liście do Hebrajczyków pisze. Jan w 1 liście. W Jezusie Chrystusie jest całkowite zgładzenie w każdej wyznanej i porzuconej winy i grzechu. I przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. I tą sprawiedliwością Zbawiciel może obdarować każdego grzesznika, kto do Niego przychodzi. Mnie, Ciebie, nas wszystkich i tych, jak to Paweł napisał, którzy są jeszcze z daleka, których powoła Pan. Przywrócona będzie ta sprawiedliwość. To będzie Jego sprawiedliwość. I potwierdzi się widzenie i prorok. Co jest potwierdzeniem widzenia i proroctwa? Jego spełnienie. Gdy proroctwo się wypełnia, wtedy jest to pieczęcią jego prawdziwości. Gdy czytaliśmy proroctwo z 2 rozdziału, to tam mieliśmy Babilon, Medopersję, Grecję, Rzym i ci, którzy żyli w czasach rzymskich, jak Paweł, piszący list do Tesaloniczan, dzisiaj cytowaliśmy z 2 rozdziału 2 listu, mówi, nie pamiętacie, jak o tym wam mówiłem? Ta nieprawość już wzrasta, ale jeszcze jest ktoś, kto przeszkadza jej całkowicie się rozwinąć. Ale gdy ten ktoś będzie usunięty z pola, wtedy ten człowiek nieprawości okaże się w całej swojej krasie, jeżeli to krasą można nazwać. Daniel wykładał właśnie to proroctwo Danielowe. Przepraszam, Paweł, apostoł. To, że już było Imperium Rzymskie, to, że już były zakusy wśród chrześcijan, już tuż po czasach apostolskich. Paweł o tym powiedział w Milecie do starszych zborów w Efezie. Ja wiem, że spośród was powstaną ci, którzy będą przewrotne rzeczy mówili, aby za sobą pociągnąć uczniów. Diabeł już tym ludziom i w tamtym czasie dawał taką kanapkę do połknięcia. I najświętsze będzie namaszczone. Niektórzy odwołują się tutaj do Dziejów Apostolskich, rozdziału 10, wiersza 38, gdzie jest powiedziane, że namaszczony był Mesjasz, Jezus z Nazaretu. I mówią, o tym jest mowa, że w okresie tych 70 tygodni również i Mesjasz będzie namaszczony. Moglibyśmy tak rozumieć, gdyby nie było inaczej, ale jest inaczej. Hebrajski zwrot, który mówi najświętsze będzie namaszczone, nigdy nie odnosił się i nie może odnosić się do żadnego człowieka. Może odnosić się do budowli, głównie świątyni. A więc chodzi o uruchomienie czynności świątyni w 70 tych tygodniach. Niektórzy mówią tak, bo w 516 roku przed naszą erą została uruchomiona świątynia w Jerozolimie. I to było to namaszczenie. Przyjmijmy na razie to za dobrą monetę. Ale wkrótce się przekonamy, że to nie może chodzić o tamto namaszczenie świątyni Zorobabela. I to nam Biblia wykaże. Ten 9 rozdział nam to wykaże. Wobec tego to wszystko miało się dziać. A więc popatrzmy, ile błogosławieństw, ile sytuacji otwierających oczy temu narodowi,
na to, czym jest grzech, kim jest Mesjasz, na zaoferowanie mu sprawiedliwości wiecznej. Potwierdzenie widzenia i proroka. Zobaczą, jak się wypełniają kolejne proroctwa i to będzie pieczęcią, jeżeli wypełni, w tym znaczeniu nawet, jak się wypełni 70 tygodni, to się wypełni cały okres, którego częścią jest te 70 tygodni. Ale czy to jest te 70 tygodni, to jest część jakiegoś dłuższego... O, tutaj jakaś ramka mi się pojawiła, a ja jej nie chcę. No dobrze, tym razem poszło łatwo. Tutaj mamy urywek tego tekstu w języku hebrajskim. Mamy tu specjalistę jakiegoś od języka hebrajskiego na sali? To zapraszamy. Tak. Bardzo proszę. Judytko, no chodź. No chodź i poczytasz nam. To będą tylko 2-3 wyrazy, nic więcej. Stań sobie tak gdzieś tutaj, żeby cię wszyscy widzieli, a ty obraz, abyś widziała, a ja przejdę z tej strony. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, może z tego tekstu. Behamare, tak? Podkreślony wyraz. Bamare. Tak. Tak. Szawim szwim. Co to znaczy? 70 tygodni. Na pewno? Masz rację. A dosłownie co to oznacza? Siedemdziesiąt siódemek. Tak? Bo tydzień to jest 7 po hebrajsku. A więc 70 tygodni, czyli 77. I jeszcze jeden wyraz. Nechtach. Nechtach. Dziękuję bardzo. Więcej już nie będzie. Ja sądzę, że zasługuje na brawa, Judytka. Dziękujemy ci. Bardzo, bardzo nam pomogłaś. Ten Nechtach oddany jest w Nifalu. Podstawą tego słowa jest Hatach. Hatach, co oznacza? Przyjdziesz nam jeszcze z pomocą, niekoniecznie do przodu. Popatrzcie, jak tego typu spotkania powodują zmiękczenie serc. Już się jeden przyznał, a myśmy się wszyscy powinni przyznać, nie? Hatach oznacza odciąć, oddzielić, przeznaczyć dla czegoś, dla kogoś. To jest termin taki techniczny. Na przykład, gdy do sukiennika kogoś, kto tam wytwarzał jakąś tkaninę, ktoś przyszedł i potrzebował na szal albo na płaszcz, chociaż one w całości były wykonywane, ale czasem z takiego, jak to mówimy, z metra było cięte. Kupon na garnitur. Ile trzeba? 4 metry chyba, tak? Bo dla mnie 2,5. To jest... A więc... I gdy krawiec bierze nożyczce i odcina ten kupon żądany, to on dokonywał tej czynności hatach. Nechtach to jest w czasie przeszłym odcięto, przeznaczono, oddzielono od czegoś, ale od czego oddzielono? Przypomnijmy sobie,
Co przyszedł Gabriel wyjaśniać? Marę. A czego dotyczyło konkretnie to Marę, którym się zajmujemy już od rana? 2300 wieczorów i poranków. A więc od tego okresu 2300 wieczorów i poranków nechtach 70 siódemek. To jest szczególne w teologii biblijnej określenie. 70 siódemek. Kiedyś Piotr, zdziwiony taką szczodrobliwością Boga i tym, że zachęca nas, abyśmy umieli przebaczać, pyta: Panie, czy jak mój brat zgrzeszy 7 razy, to mam mu 7 razy przebaczyć? Co powiedział wtedy Chrystus? Nie mówię ci 7 razy, ale mówię ci 70 razy 7. Tak przebacza Bóg. Tak czas na pokutę daje Bóg. 70 siódemek. A w przeliczeniu, tę zasadę przeliczenia już znamy od 7 rozdziału, to jest 70 razy 7, 490 dni. Dzień w proroctwie za rok to jest 490 lat łaski dla tego narodu. Pozostaje jeszcze jedna ważna sprawa. Odcięto. Z której strony odcięto? Czy z początku, czy z końca?